Wiadomo, że lepiej jest zacząć w ten sposób niż niecelnymi rzutami, ale myślę, że to, co nas nakręcało, to nasza obrona, która uważam, że w tym meczu, załóżmy te 38 minut, była na bardzo wysokim poziomie. Szczególnie właśnie do przerwy, mało punktów, 19 bodajże stracone, czy 18, także to naprawdę był wynik, który pokazywał, że defensywą wyszarpałyście to. Tak, dokładnie. W końcu zagrałyśmy mecz i w końcu zagrałyśmy mecz, w którym realizowałyśmy to, czego trenerka od nas oczekiwała, czyli nie pozwoliłyśmy grać Swarzędzowi ich basketu i stąd wzięły się takie punkty, a nie inne, jeśli chodzi o drużynę Swarzędza. Ale atak też był całkiem przyzwoity, bo jednak falało trochę trójek, nie tylko twoich. Tak, bo jak to się mówi, obrona napędza atak, do tego faktycznie te rzuty nam wpadały, więc no, życzyć sobie tylko takich celnych rzutów w każdym kolejnym meczu. Ale te kolejne mecze będą pewnie trudniejsze, bo rywale i też mocniejsi. Tak, dokładnie. To, że dzisiaj było lżej, to nie znaczy, że takie mecze nas czekają. Ta liga jest bardzo nierówna, bym powiedziała. Będą zdarzały się drużyny drugoligowe z młodszymi zawodniczkami, ale będą zdarzały się drużyny drugoligowe, gdzie na pewno będą grały doświadczone zawodniczki i wtedy będziemy musiały przez 40 minut realizować założenia trenerki i grać na bardzo dużym skupieniu, żeby ten wynik był dla nas zawsze korzystny. No i taka inauguracja na takie lajtowe przetarcie chyba przydało się, bo jednak właśnie w kontekście tych cięższych meczów, które was czekają. No tak, no nie powiem, bo lepiej sobie tego wymarzyć nie mogłyśmy. Możemy się z dzisiejszego meczu tylko cieszyć i wierzyć, że na takim poziomie, na takiej skuteczności będziemy grały w każdym kolejnym meczu.